witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3. Serca z kamienia, moi drodzy. W poprzednim odcinku zdobyliśmy Dom Borsodich, tak jest. Więc mamy drugą już prośbę Olgierta spełnioną. A więc wyruszmy właśnie do niego, aby mu o tym powiedzieć. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Tak jak już mówiłem, moi drodzy, lecimy. Lecimy dalej. Musimy zanieść dom Maksymiliana Borsodiego Olgierdowi. Jak widzimy, wcale nie mamy jakiejś dalekiej drogi do pokonania. Trzymaj się ode mnie z dala. No tak, ponieważ Olgierd czeka tutaj w lokalnej karczmie. W Alchemii bodajże, jak dobrze pamiętam, to się chyba tak nazywało. Tak, spójrzmy to na tę nazwę. Karczma Alchemia, tak jest. Tym chata bogata, tym goście żygają! Właśnie, musimy spojrzeć, czy zadania poboczne, czy my tutaj mamy. Że weźmiemy to zabójcy, to nie. Kurde, mamy kilka takich pobocznych. Dobra, zajmiemy się nimi, ale najpierw porozmawiamy z Olgiertem, myślę. Po ile śledzie? A po koronie. To ja zaczekam. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. No i? Zdziwiony? A papiery gdzie? Zostały w skarbcu. Chciałeś dom, dostałeś dom. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jak Odim. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Nie wiem, prosi cię o porady prawne? Bo chyba by się przydały. Podpisałeś kontrakt, Olgierd. Ja po prostu spełniam jego zapisy. Co do litery. A że jesteś niezadowolony? Cóż, trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ. Szkoda, kawał skurwysyna. Nie. Poszedłem na układ z jego bratem, który potem zatłukł Horsta złotym świecznikiem. Ha, dobre i to. No dobra, pytanie. Widziałeś, że Horst ma brata? O. Ciekawe. Jak to? Wiedziałeś, że Horst miał brata? No raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach. Jakich? W takich, w których szlachetni wiedźmini raczej się nie obracają. Mordował za pieniądze, bez mrugnięcia okiem, bez pytań. Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko, wziąłbym go chyba do swojej kompanii. A co ci w ogóle były te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz? Dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi,
że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba. Bursodi wylądowaliby na bruku, a szpital miałby dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Tak, interesuje. Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem... Prosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Ech, dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? W sumie nie wiem. Czy chcę, czy nie chcę. Musi być jeszcze trzecie zadanie, nie? No właśnie. Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. No proszę, jakiś śledź, no. Nie ociągaj się. Co to, karcz masz, czy co? Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować?
Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Okej. Niech i tak będzie. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przygorzałce. Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie? To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. No i to będzie ciekawa zabawa. Czego żygasz ty? Dobra, moi drodzy, czyli tak, żyli długo i szczęśliwie, to jest ewidentnie na kolejną zadanie, na kolejną zabawę. Dobra, ale najpierw bez śladu. Bez śladu, zadanie poboczne. Trzymaj się ode mnie z dala. Chodź, płotka, jedziemy. Z drogi śledzie, bo wiedźmin jedzie. Niech żyje Radowi. No dobra, to gdzieś tutaj dosyć blisko, tak? Porozmawiaj z zielarzem. Mi się wydaje, czy my będziemy musieli porozmawiać właśnie z tym samym zielarzem, u którego mieliśmy tą całą bazę w piwnicy przed napadem na dom aukcyjny. Honor i ojczyzna. Cholera wie, zobaczymy, nie? Ale tak mi się coś wydaje, no bo to jest najbliższy możliwy zielarz. Dobra, na szagie. A nie zielarz, biznes mam, ale nie w piwnicy tym razem. Witaj. Ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, ot co. Do rzeczy, jeśli łaska.
No oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ech. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Nie. Proszę, znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Poszukam. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem, jest niziołkiem, jak ja. Ma jasne włosy. To wystarczy? Musi. Bywaj. O. No dobrze, czyli w Trupiej Kniei musimy poszukać śladów. Zobaczmy. Dobra, tutaj jest do strażnicy, żeby było szybciej. Chodź, płotka. Jedziemy. Jedziemy! No przecież dopiero to powiedziałem, Geralt, nie zgapiaj po mnie. No tak, bo tu ludzie już są. Wcześniej nie było, myśmy chyba to zwolili, czy nie? Czy byli tu ludzie? Już nie pamiętam. Dobra, no i tutaj musimy poszukać już. 3200 DPI. Aha. Musimy poszukać jakichś śladów. Czy ktoś widzi jakieś ślady? O, tu coś widzę. Na Chevrono jest. Jest jakiś to musi być wóz Folkerta. O. Zakrwawiony. Krew sprzed kilku dni zakrzepła. No to idziemy po śladach. Bo nic innego nie możemy zrobić. O, wieś RD, to tu nas chyba jeszcze nie było. Na to by wyglądało. Krop się urywa. Trzeba się rozejrzeć, popytać. Oj, tu chyba jest jakaś ruderia. Tu chyba nawet nie będzie za bardzo kogo pytać. Tak mi się wydaje. To jest jakaś opuszczona wieś. Całkowicie opuszczona. Tyle rzeczy tu leży, że to wygląda, jakby była opuszczona, ale w pośpiechu. Ślady krwi sprzed kilku miesięcy. Co, jakiś muchomor? A nie, to są tu ludzie. Ale ja myślałem, że tu nie ma ludzi. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę? Nie, szukam kogoś. Ach! To mówcie, jak możemy pomóc. Co to za miejsce? Wieś. Widzicie przecie. Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, Jap? Najprawdziwszą. Oho. W chacie obok są plamy po krwi. Wiesz coś na ten temat? A pewnie.
Jap tam zwierzynę oprawia. W cudzym domu? No przecie nikt tam już nie mieszka. A pod dachem milej pracować. Deszcz nie zacina, słoneczko nie piecze. A czego wy tam w ogóle zaglądacie? Zostawilibyście lepiej starych ludzi w spokoju. Szukam Folkerta, niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Niziołek, powiadacie? A był tu taki, był. Ziół szukał. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu. I już nie wrócił. A nocą słychać było wycie, aż ciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stare ludzie, gdzie nam się po puszczy plątać. No dobra. Bywajcie. Zdaję relację zielarzowi, ale mi się coś wydaje, że to... To coś... Kurde, grabie wziąłem, przeciążony jestem. Niedobrze. Wyrzuć te grabie. Na co ci grabie, Geralt? Wyrzuć wszystkie grabie, wyrzuć. Trzeba posprzedawać trochę mieczy w międzyczasie. Kurde, a tu coś leży. Coś martwego? A nie, dobra, przecież ja wyrzuciłem teraz grabie. Mniejsza z tym. Dobra, no to lecimy. Musimy zdać relację zielarzowi. O. Coś mi śmierdzi ta sprawa mimo wszystko, no ale, ale cóż. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę! Świadkowie mówią, że został zaatakowany przez wilki. Przeżył, ale potem znów poszedł do lasu, żeby zebrać te zioła. I widać, limit szczęścia się wyczerpał. To był złoty chłopak. Sumienny, grzeczny. Szkoda go. No nic. Macie wasze złoto. Niech się mnoży. I tak oto, moi drodzy, kończy się ta sprawa, to zadanie i ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi naprawdę bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam, zostawcie suba. I zapraszam was jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. A teraz żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!